Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Ghost of Tsushima, gdzie mamy jeszcze parę rzeczy do załatwienia, nim pójdziemy na spotkanie z wujkiem. Ojciec, zmierzmy się! Co to za oszukana pozycja, kolego? No w takim odcinku jak ten, na błędy nie ma miejsca. Więc zapraszamy wszystkich do zabawy. A mam nadzieję, że reszta poszła po rozum do głowy. Panowie, no chyba, że z resztą zabawimy się też w jakiś widowiskowy sposób, bo zakładam, że na sporo walki to my już tutaj liczyć nie możemy. Jakby tak z rozpędu tam wskoczyć do nich i wszystkich trzech załatwić za jednym zamachem. Znaczy, no parę razy się zamachniemy mieczykiem, ale... No, takie potrójne skrytobójstwo na finał. Nie obraziłbym się na rozwiązanie tego problemu w taki sposób. Tylko, żeby wszyscy stali dostatecznie blisko, musimy ich zainteresować takimi niespodziankami, na przykład jak petardy. No i petarda! Stać tam! No szkoda, że ta kotarka nam zakryła to wszystko. Czekaj, nie denerwuj się, Andrzeju! Bo nam zepsujesz to niesłychanie dobre wejście i pomysł na spotkanie. Kto tu jeszcze jest? Kurczę, myślałem, że to ostatni, a tu się jeszcze znalazł jeden sprawiedliwy. Nie tak. No dobra, będzie miał petardę. Ciekawe, czy w ogóle zainteresuje go w jakikolwiek sposób. Ona! I to się nazywa wejście. Nowa bezpieczna przystań. Wielki wybawca. Oznacza to mniej więcej tyle, że właśnie ostatnia część Tsushimy została wyzwolona. I nie mamy już żadnego problemu w tej części mapy, jak i na całej wyspie. Ale oczywiście czas też dokończyć pewne sprawy, których nie mogliśmy się podjąć bez wykonania misji głównej. Sorry, panowie, nie mamy czasu na głupoty, żeby tylko do nas nikt nie strzelał. No nie, najgorzej. Z czym oni tu idą? Panowie, no nie po to sobie nabijaliśmy poziom, żeby... Idźcie z tym, Dożo. My chcemy rozpalić tylko ogień. I tyle, co nas tu widzieli. I tyle, co nas tu widzieli. Światełko w tunelu. No i tym samym... Dobra, Szmyrden i tak dalej. Tym samym możemy wybrać się już na rozmowę u wuja. Więc spotkajmy się w tej misji. Przyznam, że jestem trochę przerażony. Czerwone drzewo, pod którym to wszystko tak naprawdę się zaczęło. Uwaga na sarnę na drodze, tak? Gra przypomina... Pana Shimury tu nie ma. Poczekam na pomoście. To tylko zapasy. No dobrze. Dzinie. Wuju.
Nie byłem pewien, czy przyjdziesz. Chciałem z tobą pomówić. Jeśli połączymy siły, możemy przepędzić resztę Mongołów. Odbudować nasz dom. To nie twój obowiązek. Szogun rozwiązał klan Sakajów. Od dzisiaj nie jesteś już samurajem. Poświęciłem wszystko dla mojego ludu. Zrobiłbym to ponownie. Nowi samurajowie zastąpią poległych. Zajmą twoje ziemię i posiadłość. Muszę pożegnać się z domem. Pojedź ze mną. Nie wiedzieć, czemu przebrali nas do tej misji. Ale skoro tak to ma wyglądać, nie będziemy się upierać. Być może straciliśmy też dostęp do stroju klanu Sakajów, dlatego też... No dobrze, sprawdźmy to, bo niepokoi mnie ta sytuacja. Zabrali nam wszystko. Mamy tylko strój Ronina. Za wiele tłumaczę. Nadal będziesz Jito Tsushima? Tak. Szogun poprosił, bym wyszkolił jego wojowników. To dobrze. Mongołowie nie zaniechają podboju Japonii. Poświęcę resztę życia, żeby tylko ich powstrzymać. Liczyłem, że stawimy im czoło razem, jako ojciec i syn. Możesz się jeszcze ożenić i założyć rodzinę. Cóż, chyba mogę. Przydałaby mu się pomoc. Hej, popchniemy cię. Ależ proszę się nie kłopotać. Bzdura. Sam nie dasz rady. Dziękuję, panowie. Błoto jest bardzo gęste. Ciężki ładunek. Dokąd zmierzasz? Do Jogaku. Jest tam armia ducha. Ma armię? Nie słyszeliście? Pożeglują na mongolskie stepy gnani przez burzę. Spalą wszystko do gołej ziemi. Ambitny cel. Tylko tyle mogę im przekazać. Może się nada. Pomożemy ci się tam dostać. No jak na armię ducha. Dziękuję, panowie. Jogaku jest daleko stąd. Uważaj na błoto i Mongołów. Dobrze. Nie mam pojęcia, o czym on mówi. Nie tutaj. Za mną. Nie mam żadnej armii. Każdego dnia popiera cię coraz więcej ludzi. Szogun się niepokoi. Ja również. Nie musisz się obawiać. Kiedy przybędą nowe klany, pokłonią się samurajom. Czy zdradzą ich w imię ducha? Nie pozwolę na to. Posłuchają mnie. Otwarcie mi się sprzeciwiłeś, Jinie. Byłeś moim podopiecznym. Nauczyłeś ludzi sprzeciwiać się przywódcom. Myślisz, że twoi poplecznicy będą się ciebie słuchać? Dość już jazdy. Przejdźmy się, Jinie. W porządku. Mój rodzinny cmentarz. Spoczywa tu 7 pokoleń Sakajów. W tym twoja matka. I mój ojciec. Złóżmy im wyrazy szacunku. Najgorsze, że wygląda na to. Już nawet nie będziemy mogli tu w przyszłości wrócić.
i pomodlić się na ich grobie, ponieważ 8. pokolenia Sakajów już w tym miejscu nie będzie. Będę za tym tęsknił. Ja też. Szogun ogłosił cię zdrajcą. Kazał ci mnie zabić. Duch jest renegatem. Nauczył ludzi nieposłuszeństwa. Aby mogli się bronić. Trucizną. To dar dla naszego wroga. Musiałem powstrzymać twoje marnowanie ludzkiego życia. Nie masz honoru. Ty jesteś jego sługą. Byłeś mi synem. Muszę kontynuować klan Simurów bez ciebie. Muszę założyć nową rodzinę. Za cenę mojej głowy. To będzie kara dla mnie. Nasz ostatni dzień razem. Już czas. Zapiszmy słowa klanu Sakajów i klanu Simurów. Najgorsze, że w tej całej walce przypuszczam, że tylko jeden z nas może ujść z życiem. Siła w każdym kroku, ręce kształtujące świat, oczy, co widziały ból. Nikt nie chce takiego losu. Los rozdzielił nam duszę. Więź zerwana na wieki. Śmierć nas scali. Walczę w rozpaczy. Nasze rozstanie. Oczy, co widziały ból. Nikt nie chce takiego losu. Czy śmierć nas scali? Twoi rodzice zawsze będą przy tobie. Tak, wuju. Wyszkolę cię na najsilniejszego wojownika klanu Sakajów. Wychodzę.
kocham cię jak własnego syna. Jesteś gotów? Jestem gotów. Które zadałeś mojej duszy, nie zagoją się. Zabijając mnie, tylko je pogłębisz. Nie mogę zabić szumnie. Pragniesz zemsty. Za mój błąd. To nie jest zemsta. To nie jest zemsta. Lecz kara dla mnie. Co ty? Zabij lub oszczędź. Myślę, że jakbyśmy go zabili, to nie. Teoretycznie może powinniśmy, ale może to ten czas, żeby pokazać, iż można działać inaczej niż kodeks by nakazywał. Nie mam honoru. Ale nie zabiję rodziny. Duch będzie ścigany po kres swych dni. Wiem. Platynowe trofeum. Idealnie na zakończenie naszej przygody. Naszej... A, pogadamy za moment.
Ech, co to była za gra? Przyznam, coś niesłychanie pięknego. Sony tak bardzo nastawiało nas na premierę The Last of Us 2, a okazało się, że to niesamowita historia, jak i sama rozgrywka kryła się za tym tytułem, który tak niepozornie wkraczał na rynek. Przyznam, że gdzieś w mojej osobistej opinii ten tytuł jakby punktował nieco wyżej. Ciężko je zmieścić na podium, ale jednocześnie unikam ocen liczbowych. Jednak jakbym miał podsumować to wszystko, co tu przeżyliśmy, w moim odczuciu to naprawdę genialna produkcja. Zarówno pod względem rozgrywki, misje poboczne, które były ciekawe, różnego rodzaju aktywności, no zresztą platyna o tym świadczy. W kilku grach, to jest chyba moja czwarta platyna w życiu. Kilku tytułom tylko udało się to, aby przyciągnąć na tyle, żeby zobaczyć właśnie tę ikonę w lewym górnym rogu. Coś niesłychanie fajnego. Oczywiście można by było się przyczepić takiej liniowości, że nasze wybory, prócz tego na sam koniec, jak się domyślam, nie miały żadnego znaczenia na przebieg rozgrywki. Tak, na początku wiele osób kibicowało, że nie używaj zdolności ducha, bo będzie złe zakończenie, walcz jak samuraj. Dość szybko gra dała do zrozumienia, że nie jest to niestety możliwe. A może i stety, bo nie podejmujemy się rozgrywki od nowa. Nie ukrywam, że chętnie bym jeszcze pobiegał, coś porobił, ale niekoniecznie miałbym taką jakąś większą ochotę, żeby zaczynać od zera, od żadnych umiejętności. Wszystkie bambusowe suszarki i inne rzeczy zaliczać raz jeszcze. Przy czym nie ukrywam, że była to niesłychana historia, a z waszym wsparciem to kolejne legendarne przeżycie, do którego będę często wracał. Za co też przeogromnie dziękuję, ale nim pożegnamy się na dobre, myślę, że jeszcze wiele osób interesuje to, jak zakończyłaby się ta historia, gdyby jednak pożegnać się z wujkiem w nieco inny sposób. Choć oczywiście na upartego jest co tu robić. Mamy zapiski do zebrania, mamy mongolskie artefakty do odnalezienia i moglibyśmy to wszystko jeszcze gdzieś tutaj zbadać. Wieśniacze góry klanu Sakajów. Nie pozwolę, by zginęła pamięć o rodzinie. Moglibyśmy to jeszcze w jednym odcinku gdzieś tak ładnie zrobić. Jeriko tutaj pomagała mi je zbierać dla matki. Podsumować. Nie wierzę, że zachowała je przez tak długi czas. Najpierw Mongołowie, teraz Szogun. Nie sądziłem, że będę tak popularny. Norio obiecał nauczyć mnie gry na Horagai. Moglibyśmy przesyłać wiadomości po całej wyspie. Przez większość życia marzyłem o byciu twym synem. Nóż Yone, ostrze jest tępe. Cud, że wciąż jest w jednym kawałku. Byłeś wierny do końca, Kage. Tyle wspomnień. Niemalże słodki zapach, ale śmiercionośny jak ostrze. Jak długo Yuna to tworzyła. Zawdzięczam jej wszystko, a to ona daje mi prezenty. Powinieneś tu być, Ryudzo. Śmiać się, pić, snuć opowieści. Najlepszy towar Kędziego, tak mówił. Trzeba będzie go rozdzielić. Pierwszy hak. Prototyp, który zrobił Taka. Nie chciał mnie zawieść. I nigdy tego nie zrobił. Opadały na rodzinny cmentarz. Piękne. Nawet gdy usychają. Żyłem pod tymi sztandarami całe życie. Pani Masako straciła wszystko. I wszystkich. Jeśli ona ma siłę, ja też muszę. Din. Podoba mi się twój nowy dom. Pasujesz tu. Musi wystarczyć, skoro klan Sakajów upadł. A mnie nazwano zdrajcą. Słyszałam o twoim wuju. Przyjdzie po nas? Wątpię. Ale prędzej czy później ktoś przyjdzie. Liczy się to, że przeżyłeś. Pokonałeś Hana. A Mongołowie są teraz bez przywódcy. Honsiu jest bezpieczne. Ale nie nasza ojczyzna. Siły Hana tu utknęły i desperacko pragną podbić wyspę. Dlatego będziemy walczyć. Tylko nie zapomnij, Tsushima cię potrzebuje. Nigdy o tym nie zapomnę. Dobrze. Będzie lepiej, jeśli się rozdzielimy.
Uderzymy w Mongołów ze wszystkich stron i odzyskamy dom. Żegnaj, Dzinie. Dbaj o siebie. Dobrze. Ty również, Jono. No proszę. Barwnik do zbroi ducha. Całkiem ładny. Jesteś jednym z największych bohaterów Tsushimy. Znasz tę wyspę lepiej niż ktokolwiek inny i za wszelką cenę bronisz jej ludu. No i mamy nasz nowy domek. Wyzwól Tsushimę. No tak jakby już się wyzwoliła. Aby zobaczyć. No. I po okupacji. Ciekawe, czy moglibyśmy się jeszcze spotkać z naszymi przyjaciółmi gdzieś tu w okolicy. Co ciekawe, nie możemy korzystać z szybkiej podróży? Niestety. A może są ku temu jakieś powody? Koniu? Może to ty nas masz poprowadzić? Chętnie jeszcze bym się spotkał i z Masako, i z Senseiem. Z wieloma innymi przyjaciółmi. Kenji, chętnie z Kenjim. Okej, zobaczmy w takim razie jeszcze z ciekawości. No jeżeli miałby być gdzieś nasz mistrz, to prawdopodobnie byłoby to Dojo. Więc przejdźmy w takim razie do zakończenia numer 2, które niekoniecznie napawa optymizmem i raczej nie traktujemy jego jako kanoniczne, ale kto wie. Może są osoby, które bardziej z nim się zgadzają, więc widzimy się za moment. Chcę umrzeć jak wojownik. Zostaniesz zapamiętany jako wielki wojownik, mądry przywódca i ojciec. Dziękuję, synu. Znajdź mnie w kolejnym życiu. Dobrze. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.